uczciwie wymyślić go sobie, znaleźć, prawda? Rzadko jest tak, że pisze pracę, gdzie od tej teczki do tamtej wszystko jest, leży obok siebie. Tak jest w historii instytucji, tylko tak. Ale jakiś jakkolwiek... Książka traktuje o pierwszych igrzyskach olimpijskich i o lekkiej atletyce na tych igrzyskach. Pokazuje z punktu widzenia historycznego parę pięknych, fajnych momentów historycznych, o których do tej pory mało wiadomo, bądź w ogóle nie wiadomo. A parę sytuacji, które mogłyby się pewnie inaczej potoczyć, bo jak mówię, historia mówi co innego, a nasze odkrycia, szczególnie profesora Greenberga, są takie, które powinny przyciągnąć do tej książki i młodych, i starszych entuzjastów lekkiej atletyki. Ten tom jest zajawką, jest pierwszym tomem z 30, które planujemy się ukazać. Mam nadzieję, że nam zdrowia wystarczy na tego rodzaju przedsięwzięcie. Zapraszamy, książka jest dostępna w internecie.